Baki jest gitki, jest żwawy. Ten miś jest zwycięzcą. Niech turniej w badmintona się zacznie. To będzie wielka wygrana. Ach tak? Moja wygrana będzie większa. Grajcie, chłopcy. Przejęcie lotki. A masz! Przejęcie lotki? Co ty, przerwę masz? Stójcie! Gra skończona! Mamy remis! Jak to remis? Chcę wygrać! Musimy grać dalej! No to dawaj! Baki jest podekscytowany! Ten miś jest... mokry? Już, ratujmy się! Szybko! Widzieliście mokrego misia? Wyglądamy idiotycznie! Nie wyprostuję futra przez tydzień! Ale głupia ta burza! Zepsuła nam zabawę! Gdybyśmy wcześniej wiedzieli, że dzisiaj będzie padać, moglibyśmy zaplanować turniej na jakiś inny dzień. Możemy tak zrobić. Jest sposób, żeby przewidzieć pogodę. Chodźmy na dwór, pokażę wam. No i już jesteśmy. Pokaż nam, jak przewidzieć pogodę. Trzeba obserwować ptaki. Jeśli latają nisko, pewnie zbliża się deszcz. A jeśli latają wysoko, raczej będzie świeciło słońce. Ale gdzie są ptaki? Nie widzę tu żadnych. Więc musimy zaczekać. Mam pomysł. Nie będziemy już czekać. Ptaki są dla ptaków. Ja zbuduję dla nas mechaniczny przewidywacz pogody. Frani, kurczaku, chodźcie za mną. Tak. Piu, 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 piu. To wygląda super. Przedstawiam mój nowy wynalazek. Zadziwiający, deszczomatyczny mózgowiec. Ta-da! To naprawdę proste. Wkładam mój ptasi makrochip do tego koszyka, a balon unosi go do nieba. Gdy tylko zacznie padać, ptasi makrochip daje sygnał stworzeniom na ziemi. I to tyle. Jakieś pytania? Super. Gdzie jest mój makrochip? A! Świetnie! Jeśli zobaczysz pogodę, koniecznie daj nam natychmiast znać. Dobry makrochip. Nareszcie widzę ptaka. Leci wysoko. Świetnie, czyli nie będzie padać. Muszę im o tym powiedzieć. Tak. O, kurczak Chip, wróciłeś. Jesteś mokry, to oznacza deszcz. O, zaraz do nas dotrze. Trzeba ostrzec Bjorna. Baki, dziś będzie piękny dzień. Hej, Bjorn, będzie padać. Dziś będzie słonecznie. Wcale nie, Bjorn, będzie padać. Nie, będzie słońce. Nie, będzie deszcz. Patrzcie, chłopaki, pada śnieg. Wygląda jak śnieg. Co oznacza, że nie będziemy się dziś bawić? Chyba powinienem był stworzyć śniegomatyczny... O nie, mat! Hej, Bjorn, masz może przypadkiem jakieś narty? Jasne! Narty, tak! Urządźmy turniej zimowego badmintona! To był naprawdę zimastyczny pomysł! Grajcie, chłopcy! Nadchodzi mój super surf! A masz! Bum! Schowaj się! Tak! Dawaj! Przejęcie lotki! Hej, to chmura deszczowa?
Wielki wóz, wielka niedźwiedzica. A! Co za kop! No i mała niedźwiedzica. O tak! Kasiopeja! Baki! Dość czytania! Chodź się pobawić! Nie mogę! Wybacz, Baki. Teraz muszę się uczyć. Wielka niedźwiedzica, mała niedźwiedzica. Czytasz Atlas Nieba, tak? Po co ci ta wiedza o gwiazdach? Ponieważ misie polarne muszą znać każdą konstelację na niebie. Ale książka ci nie pomoże. Powinieneś patrzeć na gwiazdy na żywo, Bjorn. A w dzień wcale ich nie widać. W nocy nie mogę czytać atlasu, bo jestem bardzo śpiący. Więc musisz pójść do planetarium. Że co? No wiesz, to miejsce, gdzie można patrzeć w gwiazdy, kiedy tylko zechcesz. Nawet słoneczny dzień. A czy te planetaria rosną sobie w lesie? No, nie bardzo. W takim razie będę musiał nauczyć się gwiazd z mojego atlasu. Wiesz ty co? Tak się składa, że najlepsiejsze planetarium jest w moim własnym domku! Albo niedługo będzie! Muszę to pożyczyć. Możesz przyjść za pół godziny. Jestem genialny! Czas na pełen odlot! Wygląda jak wielki wóz. Kieliszek? Filiżanka? Ale obaw, wymyślam nowe gwiazdozbiory! Podstawka, miska, no i młotek. Baki, ale z ciebie super przyjaciel. Tak! Siemka, Bjorn! Przyszedłeś w samą porę! Chodź! Witaj w galaktyce, drogi misia! O, to jest planetarium! Wow! Niezły popis, ale na niebie nie ma misia polarnego. Powinieneś to wiedzieć. To jest to całe planetarium? Co tutaj robią te wszystkie sznurki? Nie przejmuj się nimi. Przyszedłeś obejrzeć wszystko inne. Drogi misiu, zejdź na dół. Przygotuj się na odlot. Tutaj mamy wielką niedźwiedzicę z garnka. Totalnie przypomina prawdziwą. Prawie dokładnie taka sama. To wielka filiżanka. A to stłuczona filiżanka. Dobra, to nie jest prawdziwy gwiazdozbiór. Po co powiesiłeś młotek? No bo zobacz, przyszło mi do głowy. Skoro jest tyle gwiazd, to musi być też jakiś gwiazdozbiór młotka. Oto wielki wbijacz gwoździ. Dobra, kilka zmyśliłem. Ale to super, nie? Wypełniają cały kosmos. O? Bjorn, czekaj, dokąd idziesz? Co się stało? Bjorn, zezłościłeś się na mnie? Hej, słuchaj. Mogę zdjąć ten młotek, jeśli ci przeszkadza. Chociaż przyznaję, wbija w fotel. Jeśli mogę się tak chwalić. Na niebie nie ma żadnego gwiazdozbioru młotka. Jeszcze mogę wszystko naprawić. Będzie super dokładnie, żebyś naprawdę mógł się nauczyć gwiazd. Lepiej pouczę się tutaj. Wielkie dzięki, ale twoje planetarium nie jest dla... Czy widzisz światełka? Popatrz na to. Świetliki. Czy nie są piękne? Szkoda, że ja tak nie świecę. O, to wygląda jak wielki wóz. Jak dla mnie, wygląda raczej jak wielka niedźwiedzica. Kasiopeja! Hej! Jest tak, jak mówiłeś, Bjorn. To tutaj chciałeś uczyć się o różnych gwiazdozbiorach. I tak właśnie się dzieje. Teraz pokazuje je nam natura. Patrz, to wygląda jak gwiazdozbiór małego lwa, Baki. Słodki kociak. A to ryby. Chyba sobie nie popływają. Tam masz Perseusza. Dobry wieczór. I Oriona. Panu też dobry wieczór. To chyba skorpion. I to wielki skorpion. A tu mamy wodnika. Przecieka panu ten dzban. O, a to droga mleczna. Sowa mówi, że to nie jest droga mleczna, to rój meteorów, który nauczył się tańczyć i wygłupiać. To dowodzi, że nie mówisz po sowiemu. Naprawdę powiedziała, że powinniśmy iść już spać, bo zrobiło się późno. Życzę ci dobrej nocy, przyjacielu. Uważaj, żeby młotek nie spadł ci na głowę. Thank you.
Baki. Właśnie zacząłem pakować bagaż. Czyli idziesz na wycieczkę? Mogę iść z tobą? Czemu nie? Chodźmy razem. Naprawdę uwielbiam zwiedzać świat, ale nie pieszo. Chodzi się zbyt wolno, nie można zabrać zbyt wielu rzeczy i nie ma ładnych widoków. No i można się zgubić. Nie zgubimy się, jeśli weźmiemy mój kompas. Super! Mam świetny pomysł. Lina, powiedz, że masz linę. Doskonale, to wystarczy. Spotkamy się rano pod moim domkiem. Przynieś rzeczy! Czas na pełen odlot! Cześć, Baki. Ejże, Chwilunia, co ty tam masz w ogródku? To dla nas! Lecimy na wycieczkę balonem! No weź! Chodź na pokład, musimy już lecieć! Nie chcę podróżować drogą powietrzną. Bez szans. Nie jestem latającym misiem. Dlaczego nie? Balon pomieści nas i nasze rzeczy. I na pewno się nie zgubimy, bo będziemy stąd wszystko widzieć. Cóż, nawet jeśli masz rację, nie ma dziś pogody na latanie. Rozumiem. Boisz się latać, prawda? Co? Wcale nie boję się latać. Jesteś tego pewien? Mamy problem! Podróż balonem to był zły pomysł. Wróćmy do domu na piechotę. Ale gdzie jest dom? Odlecieliśmy zbyt daleko. Nie znam drogi powrotnej. Ja też nie wiem, jak wrócić do domu. A gdzie jest twój super kompas? No tak, leży grzecznie w moim plecaku. Na twoim podwórku. To jak sobie z tym poradzimy? Chcę wrócić do domu. Baki, nie uwierzysz. Chyba miałeś rację, kolego. Możemy podróżować twoim balonem. Bo właśnie wpadłem na wspaniały pomysł. To był genialny pomysł, Bjorn. Co za wspaniały widok. Jest przyjemnie. Pamiętaj, że musisz mną kierować. Zajmij się tym. Lewo. Dobrze. Jesteśmy niedaleko wulkanu. Teraz skręć w prawo. Lecimy prosto. Świetnie ci idzie. Okej. Baki, zamieńmy się, żebym ja też mógł polatać. Czy mi się wydaje, czy o wiele dłużej ciągnę ten balon? Bjorn! O, mój szalik! Hej, uważaj! Zaraz miniemy przewody! Trzymaj się prawej! Ej, Baki, drugiej prawej! O, hej! Tam jest twój dom! Hurra! Udało nam się! Tak. Podróżowanie jest super. Zgubmy się jutro na północy. Co zróbmy? Bjorn, dlaczego się śmiejesz? Mówię poważnie. Będziemy stąd wszystko widzieć. Nie bez powodu nie mamy skrzydeł, co?
Czy może być jeszcze gorzej? Żarty sobie stroisz? Ciii. Nikogo to nie obchodzi. Cicho bądź w świecie. Przestań! Ignoruj to, nie zwracaj uwagi. Mam cię! A teraz cicho, poważnie! Nie! Bjorn! 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 Hej! To ja! Baki! Cześć, Bak! Co się dzieje? O! Dzień doberek! Nie mogę zasnąć, bo mam niesypialność. Bezsenność, tak się to nazywa. Idź się zdrzemnąć, przyjdź do mnie po południu i wtedy zastanowimy się, dlaczego nie możesz spać. Jak mam się zdrzemnąć, skoro nie mogę zasnąć? Cóż, to dobre pytanie. Dobrze, rozwiążmy twój problem razem, a dowiemy się, czemu cierpisz na bezsenność. Na początek powiedz mi, co robiłeś wczoraj. Wczoraj? Poczekaj, rano przeprowadzałem bardzo ważne badania sprzętu. Uprawiałem lekkie rolnictwo, zaawansowane procesy jak zazwyczaj. To skomplikowane. Potem po obiedzie uprawiałem średnie rolnictwo oraz trochę jogi. Potem, po eksperymentach z grawitacją, wymyśliłem nowy sposób używania krzesła. A na koniec dnia wymyśliłem dwa rymy do słowa pomarańcz, ale nie miałem czym ich zapisać, więc już ich nie pamiętam. Tak. Aha, a więc przez cały dzień grałeś w mistrza zbiorów. To w sumie się zgadza, przyznaję. Chciałem zrobić coś więcej, ale nie zrobiłem. Cóż, znam pewien lek na bezsenność, ale zostawiłam go pod tym stosem drewna. Możesz go poszukać? To bułka z masłem. Nic nie widzę pod tym stosem drewna. Może jest pod tym drugim, a może pod tymi. Szukaj dalej. Świetnie ci idzie, Baki. Hej, co jest? Gdzie ten lek? Tu go nie ma. A to dziwne. Myślałem, że jest tutaj. A może zgubił się w tej wysokiej trawie? Jasne, no to trzeba skosić trawę. Liczyłem na elektryczną kosiarkę, ale cóż, to też się nada. Ciągle nie widzę leku. Szukaj dalej, przecież musi gdzieś być. Nic tu nie ma. Teraz? Co takiego? Teraz, gdy o tym myślę, lek na bezsenność mógł wypaść mi z kieszeni, gdy sadziłem drzewa. Chcesz to sprawdzić? Proszę. Może jest pod tą kłodą? A może koło płotu? Szukaj dalej. Od tego szukania wybuchną mi oczy. Tak, jest pod kłodą. Albo w żywopłocie. Świetnie. Hej! Na pewno miałem go, gdy sadziłem kwiaty. Chyba. A może jest w liściach? Albo przy nowym pomoście. A sprawdziłeś kamienny ogród Zen? A pod brudnymi naczyniami? Gdzie, och, gdzie on może być? Skoro sprawdzasz dach, zamontujesz tam wiatraczek? Nieźle, dzięki. Jest tam na górze? Nie wierzę, że nie znaleźliśmy leku na bezsenność, choć szukaliśmy go wszędzie. Jest mega zagubiony. Jestem zmęczony. Chcę mi się spać. Prześpię się chwilę i poszukamy leku na bezsenność rano. Już go nie potrzebujesz. Ciężka praca jest najlepszym lekiem na bezsenność. To ma sens. Obym znalazł lek na niesypialność, gdy się obudzę. O!
Poczekaj, nie odchodź! Jest za gorąco! Zaczynam rozumieć, jak się czuje pieczony ziemniak. Ale mamy falę upałów. O rany! Co za skwar! Szkoda, że nie mogę zdjąć futra. Czas na geniusz! Pokonam upał! A? Biedny dzióbek chyba się przegrzał. Kurczaku, nie martw się! Zaraz cię ochłodzę! Poczekaj! Tu i tu! I tu też! I tu, i tu, i tu! A nawet tu! Dobra, który kabel jest od czego? Niebieski czy czerwony? Szary albo szary? Lepiej odłączę oba. Tak dla pewności. One żyją! Żyją! Masz szczęście, że jestem bardzo sprytnym kumplem. Zaraz się ochłodzisz. Pójdę tylko do lodówki po jakieś zimne napoje. Lemoniado, nadchodzę! Hej, no nie! Nawet w lodówce jest za gorąco. To nie jest fala upałów. To musi być globalne ocieplenie. W takim razie już czas na wynalazek, który ochroni nas przed panem słońce. To jest mój najlepszy pomysł. Pokonać upał! Tak! Cześć, Baki. Przyniosłam ci zimny soczek. Dzięki, Franny, ale nie mam czasu na sok. Robię teraz coś bardzo ważnego. Nie widzisz, że pracuję nad wynalazkiem, który zablokuje słońce? Świetnie. Dlaczego chcesz blokować słońce? Aby ocalić świat przed globalnym ociepleniem. Patrz, Franny. To tylko kilka rekwizytów. I... już, delegujesz się na słońcu. Chcesz się opalić, robi ci się zbyt gorąco, więc włączasz swoją super maszynę słońcoblokującą i... cień! Działa nawet w najgorętsze dni. Pożar? Chyba koło domu Bakiego. Lecę na ratunek, przyjacielu! Bjorn, jak miło. Napijesz się soku? O, cześć. Baki? To... gdzie się pali? Nigdzie się nie pali. Jest gorzej. Globalne ocieplenie niszczy nam ziemię. Bjorn, moja lodówka nie jest już zimna. Rozgrzała się. To niedobrze. Pośpiesz się. Musimy uratować las. To napijecie się tego soku, czy nie? A kogo obchodzi sok? Nie umieraj, lesie! Hej, chłopaki! Pompujcie, no! Pompujcie dalej! Ekstra! Wybrałeś złą planetę, draniu! Wisicie się bardziej! Bohaterowie! Cóż, chyba włożę mój sok do lodówki. Kogo obchodzi sok? Przecież jest taki pyszny. To dziwne. O, wyłączona? Też coś w taki gorący dzień? A wtyczka jest odłączona. Proszę, kochana. Zaraz nam się schłodzi. Do zobaczenia, soczku. Pompujcie, pompujcie! Pompujcie, ile sił! Tak! A masz ocieplenie! Chłopcy, wracam do domu. Baki, podłączyłam twoją lodówkę i zostawiłam sok. Pa, pa! A więc to nie globalne ocieplenie. Czyli to znaczy, że sam odłączyłem lodówkę? I obaj myśleliśmy, że właśnie ratujemy nasz las. Pompujcie! Pompujcie, ile sił! Lisica Franny, 1, globalne ocieplenie 0. Może soku? Z miłą chęcią. Dziś jest naprawdę gorąco. Mamy globalne ocieplenie.